Wojsko to jest specyficzna instytucja. To jest to miejsce, w którym to, że rozum ludzki jest wielki i niezwyciężony, widać doskonale. Skąd wjeżdża czołg? Czołg wjeżdża z nienacka. Ile par butów ma żołnierz i z czego? Żołnierz ma dwie pary butów, z czego jedna w magazynie. Jak jest zbudowana dzida ogólnowojskowa? Dzida składa się z przedzidzia, śródzidzia i zadzidzia, prawda? Przedzidzie składa się z przedzidzia, śródzidzia, przedzidzia. No to banał jest, prawda? Co to jest góra? Góra jest to wzniesienie w sposób wypukły. Co to jest rzeka? Rzeka jest to przeszkoda terenowa o wilgotności 100%. Ach, to wszystko było już tak piękne. Mieliśmy kilku bardzo zdolnych kolegów na tym wojsku. Pewien znany dziennikarz telewizyjny, nazwijmy go Stasio, był typową ofiarą batalionową taką u nas. Stasio nie jarzył w ogóle, o co chodzi w wojsku. Ja byłem zaraz za Stasiem. Tylko ja miałem bardziej rozwinięty instynkt samozachowawczy i wiedziałem, że trzeci raz tego nie wytrzymam. A Stasio nie miał oporu. Tak? Nie miał oporu, to hasło z egzaminu BHP w spółdzielni studenckiej. Jak poszliśmy tam wszyscy i ten instruktor BHP, to było takie zło konieczne, ten egzamin. I ten instruktor mówi: panie Wałtroczyk, a co by było, gdyby pracodawca kazał panu wejść po drabinie na 7 metr? A ja mówię: nie miałbym oporów. A tam chodziło o to, że uprząż kask jakiś, w ogóle. Skąd ja to miałem wiedzieć? Potem no, to ten tekst chodził taki, nie miałbym oporu. No w razie tutaj Stasio nie miał oporów. I Stasio, tam była taka procedura, że jak się czegoś nie wiedziało na tym wojsku, a zawsze się czegoś nie wiedziało, że to tak głupie. Studenci, co emituje czołg? Pułkowniku, no nie wiem, no emituje czołg, emituje wodór. Nie! Co emituje czołg? Nie wiem, no spalinę emituje. Nie! No skupcie się, to jest proste. Co emituje czołg? Nie wiem, no panie pułkowniku, no, czołg emituje wodę. Nie! Czołg emituje makieta. Proste. Zawleczka, przewleczki, zawleczki, osi, wąsa, wyrzutnika. Banał. I Stasio, była taka procedura, jak się czegoś nie wiedziało, to się szło tam i się mówiło, pukało do pokoju i się mówiło: o tylu pułkowniku, studentom Bałtroczyk, z tego zaliczenia zajęć to takich, takich to takich. Jeżeli miał się sprawę do majora, a przy okazji był pułkownik, oficer wyższy stopień w ogóle, to najpierw się mówiło do bohatera pułkownika: student Bałtroczyk prosi o pozwolenie zwrócenia się do bohatera majora, takiego a takiego. Ten mówił: zezwalam. Wtedy: bohater majorze, student Bałtroczyk prosi. Zanim już powiedziałem, o co chodzi, to w ogóle miałem tego dosyć, prawda? Stasio nie miał. Kiedyś Stasio poszedł zaliczać jakiś tam materiał i wszedł do pokoju, gdzie było dwóch oficerów. Dwóch majorów. Stasio miał sprawę do jednego. Byli w trakcie przebiórki. Byli już, mieli zrzucone wszystko, przebierali się z mundurów w cywilki i stali tylko w tak zwanych atramentach. To są gacie, w których nawet Bruce Willis wygląda jak ciota, prawda? Takie atramenty do kolan. I Stasio wszedł, zasalutował tak i krzyknął: czołem, żołnierze! Jezu, jak szybko wyszedł. Ale ten ryk, który myśmy chodzili ze Stasiem jako obstawa. Bo to było takie widowisko, że nie macie pojęcia. To się działo za każdym razem, coś takiego. Ten ryk, który myśmy z siebie wydali i to, żeśmy w ogóle wyszli stamtąd, tak, to był jakiś cud. To jest dowód na istnienie Pana Boga. Że nas, idiotów, nie zabiło ściany od razu. Bo taki był huragan. Kiedyś, jak Stasio skończył studia w końcu, to była taka... Odbył się przetarg na Stasia. SPR-y z całej Polski, z całej kwity do WKU Warszawa Ochota. Piszą: przyślijcie do nas studenta tam takiego, a takiego, bo u nas smutno jest nad wyraz. I w końcu, jak wieść niesie gminna, Stasio za dwie butelki, za dwie skrzynki wódki, to taka waluta ogólnowojskowa, kobiety, wódka i złoto, trafił do Szczecina, do czołgów. I tam trafił na większego pacjenta od siebie, który raz podjął eksperyment, przy którym reakcja łańcuchowa wydaje się w ogóle... Mianowicie uczynił Stasia oficerem dyżurnym.
Stasio siedział na bramce, czytał sobie Heideggera w oryginale, bo Stasio czyta w kilku językach biegle, tylko wojska nie jarzył. Dziś myślę, że udawał. I nagle zajechała najważniejsza inspekcja na całym świecie. Ojciec Święty zaczął wysiadać z helikoptera. Tutaj ksiądz prymas w ogóle, generał taki, owaki, jakiś rosyjski marszałek, jakiś dowódca skądś tam, Mercedesy, tłum helikopterów ubezpiecza to lądowanie, w ogóle wszystko. Stasio! O! Powiedział. Odłożył książkę, zostawił tę bramkę otwartą i wybiegł. Jako nieodrodne dziecko czterech pancerni psa Janusza Szymanowskiego podbiegł do pierwszego rzędu Mercedesa, zasalutował, szarpnął tę klamkę, otworzył drzwi i krzyknął: oficerowie z wozu! Stasio już nigdy nie był oficerem dyżurnym. Podobno ten oficer, który uczynił Stasia oficerem dyżurnym, też już nie był oficerem dyżurnym. Są rzeczy na niebie i ziemi, o których się nie śniło.